Siema, siema, Waldas z tej strony. Moi drodzy, muszę ten filmik wykasować. Toyoty już nie ma, no. Czekałem jeden dzień, bo tam dużo ludzi się odezwało. Jeden dzisiaj podjechał, ani się nie targował, nic. Waldek, będą jakieś problemy? Mówię, nie no, mówię, łapy daję, nie łapy daję za samochód, bo cały czas jeździła, nic się nie działo kompletnie. Zero, ale to zero problemów. Dobra gra. Zostawił, pojechał. Podpisaliśmy umowę, żeśmy przybili, moi drodzy. Lubię takich ludzi. Lubię takich ludzi. Nie kręcą się. Nie szukają dziury w całym. Nie chcą jakiejś mega zrzutu, bo tam gdzieś kabelek wystaje, tam gdzieś plamka z oleju na górze silnika, w porządku, chłop przyjechał, zapłacił, pojechał. Skoro rękę dajesz, no to dajesz, no daję. Wiesz, bez ręki będę chodził. Nie no, nieważne. Jeden dzień, moi drodzy, widzicie. No. A ludzie się tak męczą, żeby samochody sprzedać. No ale w sumie nie dziwne, nie? Wiecie, jakie dzisiaj są czasy, nie? Przyjeżdżasz, 200 parę przejechane, a tam tak naprawdę, no właśnie. Albo 127 świeci, a tam już ponad 200 nabite. Ale nieważne, nie o tym mowa, chciałem tylko napomknąć, żebyście tam wiedzieli, że już jej nie ma, także ja tam ten filmik wykasuję. Moi drodzy, sprawa redukcji, nawet nie redukcji, poprawienia własnego samopoczucia, czyli zejście z takiej nazbieranej wody podskórnej. Chodzi mi tu o urlop, jakieś tam wyjazdy, nie wyjazdy, nie mamy czasu przygotować tam szamy. Jemy co jest, jemy czym nas częstują, za kołnierz nie wylewamy. Także to wszystko po jakimś tam czasie kumuluje się do takiego statusu. No, że troszeczkę nam tych kilogramów przybyło, przybędzie, czy... No wiecie, o co chodzi. No i tak, od poniedziałku, ni stąd, ni zowąd, znalazła się jedna taka fajna osóbka, która tam napomknęła. Walda, sam może by coś takiego, może by coś takiego. Powiem tak, pomysł nie jest głupi. Marcin, pozdrawiam serdecznie. Marcin już na dzień dzisiejszy zjechał ponad 100 kilogramów. Na wadze świeci mu 104,5 kg, za niedługo z nim nagram rozmowę, nie za niedługo, tylko jutro z samego rana. Czekamy na jego operację przepukliny. Kawał skóry do wycięcia, nie wygląda to tam za fajnie, ale to się kupę lat zbierało, to się z tą przepukliną coraz bardziej pogarszało. Przepuklina taka zewnętrzna, wiecie o co chodzi. Zdjęć tam nikomu nie udostępniamy, Marcin jest w dobrej formie. Można powiedzieć, że i cieszy się zdrowiem, i troszeczkę jest zdenerwowany. Wiadomo, że tą operację chciał wcześniej. Mało tego, żeby do niej doszło, gdzie terminy mu cały czas przesuwali, żeby do niej doszło, musiał się zaszczepić, także wiecie o co chodzi. No, cały czas chłopakowi pod górę robili, ale dzielnie, wytrwale z tej wagi schodził. Jak się dało, tak żeśmy się kontaktowali, jak się nie dało, to się nie działo. On już kupę czasu wie, co ma robić. On został popchnięty na samym początku, tak jak to trzeba było zrobić. Nie dostał żadnej rozpiski i na tym się kontakt urwał. Czasami były pytania, jakie były, czasami były powody tych pytań, jakie były. Wiadomo, jak ktoś redukuje, ktoś leci z tak wielkiej masy, moi drodzy, z ponad 200 kg, przychodzą chwile załamki i to niemałe. To przychodzi, wtedy jest potrzebny choćby i jakiś głupia jakaś wiadomość na WhatsAppie, klepnięcie chłopa delikatnie w plecy, żeby zaskoczył, żeby to do przodu poszło. Moi drodzy, to jest potrzebne. Ja nikogo takiego nie miałem na samym początku. Jeden bardzo fajny gościu, którego serdecznie pozdrawiam. Daniel, pozdrawiam cię tam. Ja już w etapie takim, jak ja uszedłem, już nikogo takiego nie miałem. Ja byłem zdany na siebie. Ja chciałem to zrobić na własną skórę. Mówię, jak się o coś obije, to się obije ja. Nie obije się ktoś inny, nie będę tam kiedyś gadał, albo on mi tak kazał robić, on mi tak kazał robić, a tak w sumie z tego to wyszło, tam to wyszło. Ja byłem ciekaw, to była moja taka przygoda, zejście z wagi, które ja zrobiłem, ze 137,5 kg zeszłem na 89 groszy, także kawał drogi był też przede mną,
Nie była to taka waga typowo, jestem typową kluchą i chcę tylko sobie troszeczkę z brzuszka schudnąć i tam kopyta, żeby troszeczkę bardziej odchudzić, czy tam pysk, czy tam ręce. Tylko ja chciałem dojść jak do jak najmniejszego poziomu BF, to jak najmniejszej tkanki tłuszczowej, zostawiając przy tym mięśnia ile się da. No i zostawiłem, tam jest zresztą na Instagramie, macie wrzucony, na Waldek TVP na Instagramie jest wrzucony ten cały balejarz, wydruk z maszyny, jak to wyglądało. Na samym początku było prawie 40% body fatu, także mega, mega dużo, za dużo, chyba 36% było body fatu. Na samym końcu miałem 9,2. Później już na takim utrzymaniu formy, gdzie nie robiłem nic, gdzie tylko ćwiczyłem i tylko pilnowałem to, co do tego pyska się wrzuca, gdzie też sobie nie w ogóle nie zabraniałem niczego, gdzieś tam na grilla poleciałem, tam coś robiłem, nie zabraniałem sobie zupełnie niczego, byłem w stanie utrzymać to wszystko na 11% body fatu. I tak to leciało, aż do momentu, gdy stwierdziłem, że no, jest to jak jest, ja z tego jakichś tam wielkich korzyści, jakiejś tam wielkiej satysfakcji nie mam, ja z tego tam nie czerpię żadnego hajsu ani, więc po co mi to, no i wróciłem sobie na ponad 110 z groszem i jest mi jak najbardziej dobrze, jeśli chodzi o kondycję, ja na kondycję nigdy nie narzekam, ja się dużo ruszam, ja na rowerku zapierdalam, chodzę na kijach, kurde, miałem nie przeklinać w tych chwilach, no. Tu chodzę, tam chodzę, do sklepu mam te tam 800 czy tam metrów, czy ten kilometr w sumie, po jakieś tam bułeczki leci, czy to kici, czy po coś tam, ja cały czas idę z buta, ja cały czas się ruszam, fura stoi pod domem, ja nawet do niej nie wchodzę, jedna, dwie stały, wcześniej był taki moment, że trzy samochody stały, ja do żadnego samochodu nie wchodziłem, ja zawsze szłem z buta, masz gdzie jechać samochodem, a ten odcinek nie jest za duży, idź z buta, jedź na rowerze, stary, wkręcaj ruch. Tak jak powiedziałem w filmie wcześniej, ja nie chcę ci sprzedać żadnej maszynki, która będzie cię tam prądem strzelała po brzuchu i ten brzuch ci wyjdzie na wierzch, te mięśnie ci wyjdą na wierzch, tkanka tłuszcza się sama spali. Moi drodzy, nie wierzcie w jakieś mega dobre urządzenia, nie wierzcie w złote środki. To wy, to wasza bańka, to wasza psycha ma do tego wszystkiego dojść. Ma być pomoc jakaś tam kogoś kumatego, kto wie, od czego ruszyć, tak? Z czego ruszyć, z jakiego pułapu, tak? Jeśli mówię komuś o ketozie, on nie wie, co to jest, no trzeba mu to wytłumaczyć. Jak mówisz komuś o diecie zbilansowanej. Ludzie słyszą słowo dieta i się boją, bo oni myślą, że oni będą na jakiejś mega niskiej dawce kalorii, że się będą głodzić. Dieta to jest ogólne pojęcie. Dieta to jest... Dietę możecie mieć, nie wiem, wyjeżdżając gdzieś w delegacji, dietę możecie mieć, to jest po prostu pod ciebie ułożone, tak? To, co ty powinieneś jeść. Czasami jest tak, że na diecie jemy więcej, jak jedliśmy do tej pory. Dużo ludzi jest takich, że się głodzi, myślą, że będą coraz mniej jedli, ta waga poleci. Ona poleci, macie rację, ona poleci, ale ona poleci do pewnego momentu. Ciało nie jest głupie. Jak będzie za mało tych kalorii, ono zacznie się bronić. W jakiej formie zacznie się bronić? Zacznie odkładać na później energię. I to jest udowodnione, na to jest tyle dokumentów, na to jest tyle filmów, na to jest tyle książek, tyle artykułów, gdzie to wszystko zostało opisane, moi drodzy. To jest prawda. To nie jest wyssane z palca. Jak zaczynamy schodzić z naszej nadwyżki, z tego, co mamy, z tego całego naszego nadbagażu, moi drodzy, ostatnio to fajnie wytłumaczyłem Marcinowi, dzwoniąc tam do niego, bo już zadowolony z tego pułapu, który osiągnął, ale on chce iść dalej, on chce iść w te słowa, które ja mu na samym początku powiedziałem. Marcin, ja inwestuję w ciebie mój czas, ja inwestuję w ciebie to, co mógłbym poświęcić innej osobie, bo widziałem tą wagę, wiedziałem, że będzie ciężko, nie chcę, żebyś to spie, to jest to, co ja poświęcam tobie i nie chcę, żebyś dał dupę. On mi wtedy powiedział, że da więcej jak 100%, zobaczę to, że on da więcej jak 100%. I słów na marne nie rzucił, te słowa wiatr nie zabrał, te słowa zostały do dzisiaj. I ostatnio mi nawet fajnie w wiadomości napisał, mówi: Waldas, teraz wiem, co powiedziałeś mi w pierwszych słowach, że to będzie długa droga, że będą momenty, jakie będą, ale nie masz się poddawać, stary, bo przyjdą takie momenty, że będzie cię gdzieś tam z tyłu za uchem coś będzie szeptało. Weź tam, nie żałuj, weź zrób to, weź zrób tamto, no przecież, albo dobra, odpuść, stary, do kogo to robisz, po co się tyle męczyć? Przyjdą takie słowa, te słowa są w naszej bani, będziemy sobie 20 razy
pytanie zadawać, po co to robimy, dla kogo to robimy. Ludzie, dla samego siebie. Dla samego siebie, żeby coś sobie udowodnić. Ja to chciałem zrobić, żeby sobie udowodnić i zrobiłem to. Ja to zrobię jeszcze raz. Zobaczycie, ja to zrobię jeszcze raz. Ja mam na to chęci i zrobię to jeszcze raz. Żeby coś udowodnić. Coś udowodnić takiego w sobie. Ja nie narzekam naprawdę na nic. Ja doszedłem do pułapu czasu takiego, który chciałem osiągnąć i powiem wam, jestem zadowolony ze swojego życia. Jedyne, co mnie cały czas męczy i prześladuje, to nowe rzeczy, nowe wyzwania, te, które chcę sobie gdzieś tam rzucić na drodze. Dzisiaj pojechałem rano do sklepu, żeby zamontować licznik na kobzie i zobaczyć, ile klepie kilometrów, żeby tych kilometrów było coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Z tej trasy tylko tygodniowej, którą robię, chociaż na głupią siłownię i z powrotem, żeby nie jechać samochodem. Jest parę kilometrów, dobrych parę kilometrów. Ja to robię rowerem. Obojętnie, która jest, czy to jest po siódmej, czy to jest po godzinie ósmej, czy to jest popołudniowa zmiana, czy to jest poranna zmiana. Ja się staram tak, żeby ten ruch zawsze wjechał. I on musi wjeżdżać. Uwierzcie mi w to, jak wy się ruszacie. Serduszko nie ma pod górę. Ono cały czas pompuje tą krew tak, jak powinno tą krew pompować. Jak się zasiedzicie. Obojętnie, ile kilogramów byście nie mieli, czy to jest 60 kilogramów, czy 100, czy 120, czy 140. Serducho dostaje po dupie, spada kondycha, wchodzi tak zwane zasapanie. Co byście nie robili, sapiecie, cały czas sapiecie. Idziemy we dwójkę pod górę. Różnica kilogramów jest dwa razy większa u mnie. Idę. Przyspieszam, stoję, czekam, idę, przyspieszam, stoję, czekam. Ona się sama niekiedy dziwi, skąd we mnie tyle energii. Ja nie wiem, ja mam jakiegoś takiego szczała w łeb, jak ja widzę góry, to ja jestem w siódmym niebie. Jak ja widzę krajobraz, jak widzę naturę, jak ja widzę to wszystko, co nas otacza, to piękno całe. Nie to te bloki, nie to gówno, co tam na rynku gdzieś ktoś wybudował, te ogródki jakieś tam piwne, niepiwne, jakieś tam shake bary. Dobra, można siąść, można pogadać, można się pośmiać, poobserwować tych ludzi. Lubię to robić. Ale ta natura, to jest to piękno, które zostało nam dane. Po co siedzieć na dupie? Skoro jest możliwość, jest czas, żeby się ruszyć. Macie rodziny, nie rodziny, sami, nie sami. Ludzie, zawsze jest czas, żeby to zrobić. Głupie 40 minut dziennie spaceru, jest udowodnione, przedłuża nasze życie. Przedłuża nasze życie. Metabolizm dużo lepiej się kręci. Dużo lepiej przerabiamy te wszystkie produkty. Dużo lepsza jest wchłanialność tych wszystkich makro, mikroelementów. Moi drodzy, nic tylko ruch, nic więcej. I nie róbcie niczego na strzał. To jest taki film dzisiaj początkowy tego wszystkiego, co będę gadał, co będę pokazywał. To jest taki film początkowy. Nie róbcie wszystkiego na strzał. Nie zaczynajcie punktu wyjścia zerowego od typowego totalnego maksa, czyli kardio na maksa, trening siłowy na maksa, jakieś tam strzały, suplementy diety, nie suplementy diety. Od razu, od pierwszego dnia jest pompa, jest tyle tego, wszystko na strzał ładujemy, lecimy od samego początku, start na maksa. Nie, moi drodzy, wszystko po kolei. Jecie 5 posiłków, schodzicie z tymi posiłkami do posiłków 3. Schodzicie z tymi posiłkami później do posiłków 2. Chcecie być na 3 posiłkach, zostajecie na 3 posiłkach. Jest wam wygodniej jeść 1 posiłek dziennie. Wchodzicie na IF-a. Można jak najbardziej. Chcecie być na wysokich tłuszczach. Wchodzicie na ketozę. Moi drodzy, cuda na kiju. Bilansówki brakowało, diety zbilansowanej brakowało. Brakowało tych wszystkich soków, które wcześniej robiłem, tych koktajli, tego całego pichcenia w kuchni. Tego teraz będzie coraz więcej. Dlatego ja chcę wam pokazać ze strony zbilansowanej diety, że można naprawdę zrobić dużo lepszy efekt, jak na samej ketozie. Można, tylko że ketoza to jest całkiem inny styl życia. To jest całkiem inna baja, całkiem inne samopoczucie. Nie ma tych skoków energii. Energia jest spada. No zjedz się rano opadki owsiane z jakimś tam sosikiem śmiesznym, z tego całego gówna zero. Ja to zawsze jestem zdania tego, skoro coś ma zero, no to po co to w ogóle do organizmu wrzucać, tak? Wiadomo, że to jest sama chemia. Skoro czegoś tam jest zero i ma to zero, no to po co to w ogóle do tego pyska wlewać, czy wsadzać, czy nabić się wodę, na to samo wyjdzie. Moi drodzy, patrzeć troszeczkę na te produkty, jak to wygląda, schodzić z tymi posiłkami do coraz mniejszego. 5-6 posiłków wcześniej jedliście tyle, czy jedliście przez cały dzień.
Unormujcie sobie pory jedzenia. Nie podjadajcie. W tych godzinach niejedzenia nie podjadajcie. To jest najgorsze, co może być. Omijać szerokim łukiem produkty, gdzie jest cukier. Soki. Te napoje gazowane, to całe gówno. Te sosy w proszku, te zupki chińskie, te całe gówno, to wszystko, ten cały syf przetworzony, te marynowane mięsa, nie mięsa. To jest syf, moi drodzy, to jest syf. Ja jeszcze muszę gdzieś za chwileczkę lecieć, bo mam dzisiaj trochę terminów. Coś tam się porobiło. Mięsko tu mam pokrojone już w misce. Ja je zaraz będę marynował, tak jak ja je chcę zamarynować, pomarynować, zmarynować. Pójdzie oliwa, pójdzie troszeczkę orygana, soli, pieprzu. Tak jak to powinno wyglądać, moi drodzy. Jak najmniej syfu przetworzonego. Jajka, patrzcie jak jajka kupujecie. Na jakich warzywach bazujemy. Staracie się bardziej, idźcie tam, jak macie tam pod ręką, jesteście w Polsce, macie te takie z warzywkami, te kioski, nie kioski, u jakiejś babuni, nie babuni, u jakiejś mamy kogoś. Starajcie się tam bardziej kupować takie rzeczy. Omijajmy jak najbardziej to całe gówno w tych foliach, w tych supermarketach. No chyba, że naprawdę nie macie już wyjścia. Kupujecie to, umyjcie to w chacie dobrze. To jest wszystko pryskane, to jest wszystko tym całym Roundupem, nie Roundupem, to jest wszystko opryskiwane. Za niedługo będę miał dojście, zresztą widzieliście na filmach, do borówki amerykańskiej. Tak, mieliście rację, do borówki amerykańskiej, moi drodzy. Polifenole, jeśli chodzi o borówkę angielską, amerykańską, angielską. Ja no z tobą jakiś kontakt z Anglii, ktoś dzwoni, ktoś pisze i cały czas ta Anglia mi w głowie siedzi. Stamtąd się bardzo dużo ludzi odzywa do mnie. Nie wiem czemu, przecież tam mają takiego dobrego znachora, nie? Pana Klekle, no ale no widocznie nie pasuje o nim tam, no widocznie troszeczkę za bardzo ludziom w tych głowach namącił, no zresztą on nie ma się co dziwić, jakbym chciał cały YouTube napierdzielać, no. Moi drodzy, mniejsza z tym. Taki początkowy film, patrzcie co się będzie dalej działo, bo się będzie działo. Jutro wolne, dzięki Bogu. Dobrze ten czas wykorzystam. O, to by się już nie martwcie. Hejka, pamiętajcie wszystko z głową. Róbcie tak, aby wam było dobrze. Hejka.